Zobaczymy. ciekawe, w którą stronę się zespełnują chłopaki, bo tutaj dystans pomiędzy bazami jest zasadniczo różni się, jeśli się zespełnują na tym dłuższej przekątnej, na której No właśnie i obaj sądzę. dłuższej. Więc tutaj wszelkie rasze będą troszkę opóźnione. I tak w prawym dolnym rogu ekranu, przegrywający jak na razie jednym punktem, czerwony zerk Smoki. W lewym górnym rogu ekranu prezentuje się nam niebieski zerk o nieprzeciętnych umiejętnościach, Śliwiński. No i tak jak powiedziałeś, tu żadne wczesne pole nie mają racji bytu. Mamy zbyt duże odległości między bazami przeciwników. To będzie na pewno jakaś makrogra. No to makrogra to w tym dywizji to jednak jest takie pojęcie względne, prawda? Bo tutaj możemy mieć jak najbardziej jeszcze jakiś bardzo szybki speedlinkolin z dwóch baz, czy coś w tym stylu. Czy nawet, no ten pula już nie będziemy mieli, tak? Bo obaj gracze tutaj Tak, tak. Od Warlorda zaczęli, tak? Ale no, tutaj jeszcze też może być wszystko znowu. Mimo wszystko, staram na jakąś dłuższą rozgrywkę. Tak, Na tej możliwe. mapie. No, zauważ, że tym razem Smokich nie skautuje drona w pierwszym meczu. Chyba czuje się tutaj pewniej na takiej troszkę większej mapie, gdzie dystans między bazami jest na tyle bezpieczny, że daje mu te kilka dodatkowych Spójrz. Sekund. Spójrz na Śliwińskiego. A jednak. Gaz Tak. przed pulem. To Tak, będzie gaz jakaś przed pulem. agresja, zdecydowanie. I będzie to co? Będzie to, myślisz, że będą to speedlingi, czy będą to Bane'y? Myślę, że jednak speedlingi. No, kto by się spodziewał na tej mapie. Tak duży dystans i gdzie, ale jednak. No właśnie o to chodzi, bo to mało kto się spodziewa na większych mapach jakichś takich mocnych kolinów, ale speedlingi są o tyle szybkie, jeśli już opracujesz speeda, to ile one więcej będą biegły na takiej mapie niż na powiedzmy, nie wiem, na poprzednio, tak? 5 Tak, tak. sekund? No to jest naprawdę niewielka różnica i postawienie takiej defensywy w tak krótkim czasie może się okazać trudne. 6 zerglingów już jest w drodze dla siebie. Drugi gaz, zobacz. A nie, przepraszam, tylko ekstraktor. Kiedyś myślałem, że tu będzie jakieś straszne rzeczy się działo, ale... Ale ten Overlord Smokinga zdecydowanie za późno doleci. To już będzie naprawdę za późno i myślę, że to może się udać. Już lecą pierwsze ligi w stronę bazy Smokinga. No, ciekawe, czy będzie. Jest Benik na jedną, zobacz. Biegnie naokoło tymi wingami, żeby nie, ten Overlord tego nie zaskutuje. No, bardzo ciekawe. Tym razem Smokin nie skautował drona, więc kompletnie nie ma pojęcia, co go czeka. Ciekawe jestem, czy się na to przygotuje. Będzie wiedział, co się święci w momencie, kiedy Overlord doleci do Naturala Śliwińskiego i zobaczy, że tam nic nie ma ekspansji. Ale tak, bardzo fajne zagranie Śliwińskiego właśnie, że pobiegł naokoło tymi lingami. Dzięki temu Overlord nic nie zauważył i dopiero będzie wiedział, co się dzieje, jak nie zobaczy tej haczerki. Ale spójrz, ten Overlord stoi na razie tylko przed bazą, przed Naturalem Śliwińskiego. Tak, czyli nie sprawdza, czy jest haczerka. Także jeszcze zupełnie nie ma pojęcia, no. Te zerglingi na środku mapy teraz pewnie przemieniają się w Bane'y, tak? 4 Bane'y w drodze, 3 Bane'y w drodze i no, zaraz może być ciekawie. No, Smoking ma zaledwie 2 zerglingi na mapie, jak na razie, i dronuje w najlepsze. Tylko ma 2 Queeny. Jeśli dobrze sfokusuje te Bane'y, to powinien być bezpieczny, chociaż speed już się skończył, także kolejne lecą już posiłki ze strony Śliwy, kolejne Bane'y w drodze. Są 4 Bane'y już. Już wie, co się dzieje. 2 kolejne w drodze. Już ewakuuje Smoking Naturala. Blokuje Queen'em i rampę i to jest najlepsze, co może zrobić. Świetne zagranie Smokinga w tym momencie. Teraz Śliwa nic nie może zrobić. Co tu zrobić? Biegnie na górę, rozbije się Bane'ami od Queen'em, to marna trasa strasznych surowców. Ale to jest tak naprawdę jedyna decyzja, jaką może podjąć w tym momencie. Jeżeli te spajnice się skończą, to naprawdę to już będzie perfekcyjna obrona. Ale te Queeny padają, zobacz, wbiegają po drugi i Bane'y do maina. W tym momencie jest cała masa dronów, które zaraz może wysadzić tutaj. Zabrakło parę sekund. Spadają te Bane'y w te drony. A co się dzieje? O Jezus Mary. O ja, ale wszystko. Osiem dron padło. Tak, ale to jeszcze nie jest wystarczająco. Dalszym ciągu 17 dronów do 12. Prowadzi tak, tak. Ale wybiega lingami z bazy swojej. Nie wiem, czy to jest dobra. Nie, chociaż te dwa spajne w miarę tutaj chronią. Jeden jest Bane w mainu.
I masa Bane'ów biega do maina smokinga. Tak, no i zaraz jak ładnie zbliżuję te Bane'y z dwóch stron oczy, to właśnie o to chodzi, tak. No i teraz... Halko jeny. Ładne splity ze strony smokinga, także tych dronów jeszcze nie, ale już jest bardzo dużo umarło tych dronów, bo aż w sumie 17. Tak, te detonacje nie były najgorsze właśnie. Sporo dronów padło, zobacz, wystarczająco. Zobacz ile lingów jest, chociaż teraz ten bejnik, oj, wybuch na dwóch lingach tylko. Jest jeszcze drugi bejnik, powinien to się śliwa chyba wybronić, chociaż może być ciężko. Nie ma speeda smoking, także to będzie o wiele łatwiej dla Sinińskiego, żeby to wybronić. Da radę chyba. Ale dronów pada całe mnóstwo, uczciwy również. No fakt, śliwa ma 7 dron tylko jak na razie. Tak, no i o ile był sytuacji, teraz ten kontratak ze strony smokinga tutaj zadał bardzo duże szkody i no nie wiem, śliwa bez ekspansji na 7 dronach. Chyba jednak smoking tutaj wyjdzie obronną ręką. A ja liczyłem na dłuższą grę, a tu proszę, mamy po 9 dron z każdej strony w 8 minucie. No ale jeszcze gra się nie skończyła, znaczy ekonomia jest bardzo wyrównana, bo poza tym tak naprawdę, że Smoking ma dodatkową haczerkę i Queena, tak? Mhm, dokładnie. No tylko tutaj śliwa musi postawić ekspansję, jeśli chce tutaj nawiązać walkę. W tym momencie już nie jest w stanie się przebić tymi zerglingami, nie jest w stanie skończyć gry, bo bardzo ładny może w stronę Smokinga, to jest fajne, z otoczeniem bez Queena. Ma też drugą haczerkę Smoking, no i tutaj ma już mocną przewagę ekonomiczną, bo aż 17 do 12 w dronach, do 14 w tym momencie. Tak, tutaj solidnie się zabezpieczył bardzo Smoking, jest bezpieczny jak na razie. Może spokojnie dronować według mnie. No ale właśnie, śliwa potrzebuje tej haczerki. Nie wiem, co tu śliwa planuje, czy planuje zaekspować, chyba tak, bo idzie ten dron po to, żeby zaekspować, ale usunie się bardzo mocno w tył z tą ekspansją. Już 21 do 16, do 18. No, na razie nadąża z tą produkcją dronów, ale za chwilę pewnie wybuchnie ta produkcja jeszcze mocniej, jak tutaj będzie trafiał z injektami na obie haczarki i smoki. Już nie ma drugiego Queena w produkcji, nie bardzo wiem dlaczego. Myślę, że powinien pospieszyć z tym, żeby te injekty trafiać. Jest za to roczło, strony Smokinga. No i tu jest odpowiedź. No i mamy Roche Śliwiskiego również. Śliwę, tak. O kurde, no to Roche praktycznie z jednej bazy Śliwy, z półtora bazy Smokinga. Mamy plus jeden na atak dla Roche ze strony Smokinga. No i speed do ringu w końcu. Nie w tych wojnach Roche na Roche, taki plus jeden do ataku, który Smoking będzie miał zapewne, kiedy ta walka się potoczy, a Śliwiński zapewne nie, to jest naprawdę kosmiczna przewaga. Chociaż w momencie jest też Evo Chamber w drodze uczliwy. Być może będzie chciał podgonić z tymi upgrade'ami. Mamy też Lair w stronę Śliwińskiego. No i pierwsze Roche właśnie będą wychodzić od Śliwińskiego. Jest bardzo fajny runbuy na natura Śliwińskiego, są Bane gotowości, ale ten fokusowany jest ta haczerka w naturalu i może tu się okazać, że ta haczerka... Tak, aj. Chyba będzie za mało troszkę, chociaż. 90, 80, 50, 30, 20, aj, padła. No, ostatnie pięknie. No to chyba. Rozgoryczenie Śliwińskiego. Tak, Śliwiński tutaj jest chyba bardzo zerwany, bo to naprawdę ostatni chyba zerwi ja tę haczerkę i to może przeważyć, a jego być albo nie być tutaj. Ale niesamowity ruch ze strony właśnie Smokinga, w tej haczerce. On może to zdecydowanie wygrać. Tak, bardzo dobry ruch, ma przewagę ekonomiczną. Zerglingi w momencie, kiedy zaraz będą duże ilości roczy na mapie, to tak naprawdę przestają być pożyteczne i w ostatniej chwili, zanim Śliwa zaczął produkcję tych roczy, te zerglingi wpadły naturala i wykonał tutaj no, fantastyczną robotę.
Roacze Smokinga mają plus 1 do ataku już, tak? A Roacze Ślimińskiego plus 1 do ataku będą miały dopiero za 2 minuty mniej więcej, tak? W związku z tym teraz ma Smoking jakieś 2 minuty okienka, żeby przeatakować. Natomiast co tutaj u Smokinga mi się nie podoba, to to, że nie ma Leira i nie próbuje dechować do speedu do Roachy. Już właśnie robi Leir. O właśnie, tak. Jest Leir. Jakby cię słyszał. Za chwilę pewnie będzie speed do Roachy, bo to jest kluczowe tutaj w tych wojnach, też Roachy na Roachy. Wiadomo, jeśli mamy Roachy bez speedu, to to przeciwnik, jeśli ma ten speed, to może wybierać sobie numer konfrontacji z nami. To dokładnie tak jak Zedlingi na speedzie, czy też bez speeda, tak? Jest w komfortowej sytuacji taki gracz. Mamy też plus jeden na pancerz w stronę Smokinga, czyli cały czas będzie miał tą przewagę upgrade'ów. Mamy pierwsze Roachy idące na atak. I ta baza Śliwińskiego dopiero się stawia w momencie, kiedy Smoking wybiera trzecią. I nie bardzo to Śliwiński ma jak to pokarać, bo nie ma wojska, ma trochę Roachy na mapie, ale te Roachy są w ilości takiej, powiedziałbym, mizernej, bo ma aż 4 Roachy mniej niż Smoking. No, gdyby miał troszkę więcej Śliwiński tych Roachy i właśnie mu się kończy ten speed na Roachach, mógłby tam sporo Roachy właśnie ubić Smokinga. Tak, może pozaganiać. Skończyło mu się plus 1 do ataku i w tym momencie wyrównał z upgrade'ami. Za chwilę będzie plus 1 do pancerz dla Smokinga i też w drodze plus 2 do ataku u obu panów, mniej więcej w tym samym czasie zaczęto. Chyba mamy myślę, masę Roachy. Ale myślę, Smokinga. Że Smoking zaczeka z atakiem na ten speed do Roachy, bo tutaj ewentualna jakaś zła konfrontacja może tutaj zaprzepaścić całą tą przewagę, którą sobie wypracował Smoki, tą fantastyczną wręcz obroną. Myślę, że będzie czekał tutaj na ten plus 2 do ataku i na ten, co najmniej na ten speed do Roachy. I wtedy przypuści atak i tutaj nie widzę za bardzo szans uśliwy, żeby on się jakkolwiek mógł wybronić. Nawet podczas nas supply, mamy 70 minut supply'a do 130, tak? Także blisko dwukrotna przewaga Smokinga. Jeśli chodzi o workerów, to też tutaj nie jest zbyt ciekawie dla Śliwińskiego, bo jest 29 do 46, Smoking prowadzi również. Dziwne zagranie, bo Infestation mamy od Śliwińskiego na tak słabej ekonomii. To mnie bardzo dziwi. Tutaj chyba tym razem chcę jakoś kupić czas sobie czymkolwiek, no i potrzeb cokolwiek, to muszą być smorhosty, które to są najbardziej chyba cost efficient wśród zergowskich wszystkich jednostek, no ale to chyba czasu nie będzie, bo Smoking już jest u bram, już sprawdza tutaj tylko, czy jest trzecia baza u Śliwińskiego, jak nie ma, to pewnie przepuścisz tu na natural i tutaj liczby są, no nie kłamią i tutaj Smoking, no musi to po prostu starcie wygrać. O tych Swarhawksów będzie za mało na tej ekonomii, zdecydowanie. To już będzie koniec raczej. Tutaj tak, to będzie GG zdecydowanie. Tutaj przewaga w ilości tych Roachy jest no, zatrważająca. I tą fantastyczną obronę wygrywa drugą grę. Tak, pięknie.